Ważne i ciekawe wydarzenie astronomiczne dzisiaj można było obserwować w Olsztynie. Tak, rzeczywiście. Jesteśmy świadkami, no byliśmy świadkami, bo teraz nie ma pogody, opozycji Marsa. Można było zobaczyć Marsa w całej okazałości. Oczywiście to kilka dni będzie jeszcze trwało, ten Mars będzie całkiem jasny, ponieważ jest teraz najbliżej naszej planety, najbliżej Ziemi. A dzisiaj rano miało miejsce jeszcze dodatkowe zjawisko, bo Księżyc w pełni zakrył Marsa, czyli było jeszcze zakrycie tejże planety, także dwa grzyby w barszcz. Ale chciałem też zaznaczyć, że wiele lat temu, właśnie tutaj, w olsztyńskim zamku, Mikołaj Kopernik w roku 1518 obserwował podobne zjawisko opozycji Marsa. Także jak gdyby mamy okazję nawiązać do wielkich tradycji kopernikowskich. Kiedy znowu tego rodzaju doświadczenie będziemy mogli obserwować? No to gdzieś za dwa lata. Znaczy nie wiem, czy będzie zakrycie, ale opozycja Marsa się zdarzy więcej za dwa lata.